Cześć, dzisiaj znajdujemy się w pięknym polskim historycznym mieście, gdzie skosztujemy naprawdę autentycznych, bodaj najbardziej autentycznych burgerów w Polsce, tak mi się wydaje, i poznamy historię naprawdę fantastycznych ludzi, tak więc cóż, zapraszam. Ukrywam, że jestem bardzo podekscytowany, ponieważ znajdujemy się w Gnieźnie, a obok mnie Klaudiusz, który... Cześć! Który razem ze swoim bratem Sebastianem prowadzi dwie restauracje bardzo autentycznie amerykańskie w Powidzu i tutaj właśnie w Gnieźnie. Póki co wszystko się zgadza. Jak na razie tak. Jak na razie tak. Skąd w ogóle pomysł na to wszystko? Wiem, że mieszkaliście w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat, tak. Co tam robiliście? Gdzie? Jak długo? Mniej więcej 25 lat. Okolice Chicago, przedmieście. No to długo, 25 lat. Sporo. I czym się zajmowaliście? Pierw szkoła, później zawodowo różnie. Brat muzyk, a ja handlem. Ja witam Was w moim świecie. Tutaj zajmuję się nagrywaniem, obróbką dźwięku, no i ostatnio też komponowaniem. I kiedy wróciliście tutaj do kraju? No nierówno, brat wcześniej, jakieś 7 lat temu, ja około 5 lat temu, 4 lat temu. Pytanie podstawowe, jak to się stało, że stworzyliście, no tak jak wspomniałem, tak autentyczne miejsce? No trochę z przypadku, ale przede wszystkim pasja. Pasja to znaczy? Znaczy tak naprawdę kulinarna taka miłość to się pojawiła w Stanach, bo jakby nie patrzeć choćby nawet dookoła Chicago, są różne fantastyczne kuchnie, ale to są smaki z całego świata. Cały świat łączy się w jednym miejscu. Tak, Amerykanie lubią różne rzeczy jeść. Często restauracje mają kuchnię włoską połączoną z jakąś tam meksykańską. Co jest kluczowego w tym, aby dany posiłek faktycznie smakował tak, jak smakować powinien po amerykańsku? Myślę, bo przecież że... jesteśmy tutaj w Polsce, produkty mamy polskie. No nie wszystkie, ale myślę, że tutaj właśnie takie pokonywanie ekstra mili, tak by się mówiło, walk extra mile, żeby po prostu wyjść naprzeciw z rzeczami, nie chodzić na skróty, czyli po prostu może nie tyle komplikowanie, ale staranie się być autentycznym, niepowtarzalnym, za każdym razem tak samo dobrym i lepszym. How do you like this place, restaurant in Powys? Oh man, I love it. It reminds me back at home, you know, from Chicago, Illinois. Seeing this flag and just the other things here, just it truly reminds me back of the United States. And absolutely. And can you say that it tastes like in Chicago? The taste of Chicago, it does. It tastes exactly like it. It reminds me just like home, baby. Sporo na moim kanale mówimy o Amerykanach, o Ameryce. Masz z nimi sporo doświadczeń. Co mógłbyś powiedzieć na ich temat, co oni myślą o Polsce, o tym przyjedzie tutaj, bo wasze restauracje w Powidzu przecież znajduje się tuż obok bazy. Tak. Co mówią? Czy generalnie Amerykanom się bardzo Polska podoba, bo Polska jest fantastyczna i też od morza do gór jest wiele fajnych, ciekawych miejsc. I tak samo kuchnia, ale też Polacy są bardzo przyjaźni. Gościnni. Kiedy organizujecie takie wydarzenie, jak na przykład obchody 4 lipca w Powidzu z fajerwerkami, tak, to Amerykanie czują się trochę jak w domu? No, szczególnie to fajerwerki, bo to jest takie charakterystyczne do Dnia Niepodległości w Stanach 4 lipca, że na koniec dnia w różnych miastach to jest w różne dni, potrafi to być nie tylko 4, tak żeby każdy miał okazję spędzić czas z rodziną i popatrzeć się w niebo i podziwiać te fajerwerki. Tak samo jeżeli są to urodziny jakiegoś tam żołnierza, to staramy się, wiedząc wcześniej, zrobić jakąś tam niespodziankę. Super. No czujemy się jak w domu. No sami podpisali tą flagę, mają tutaj klimat totalnie taki właśnie amerykański. Nawet wracając do takich tam motywów, gdzie po prostu mają, o, pamiętamy o tym, że tam się wychowaliśmy i pamiętamy o tym, jak daleko oni tutaj przyjechali.
No fajnie, czyli mówiąc krótko, w restauracji w Gnieźnie i w Powidzu faktycznie można się trochę poczuć jak w Chicago. Myślę, że tak, staramy się. Jeżeli sami Amerykanie nawet to potwierdzają, to... Mówimy nawet do nich po angielsku, żeby po prostu poczuli się jak w domu. Tak. Sam czytałem. Tak, super. Dobra, no to nie wiem, pozostaje nam tylko i wyłącznie przetestować to, co tu macie do zaoferowania. Dzięki wielkie za rozmowę. Bardzo dzięki, że przyjechałeś. Super, dzięki. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy. Smacznego. Dziękujemy. Dzięki. Ja zacznę od krąg tego. Podobny do cheeseburgera, też z serem cheddar, a dodatkowo papryczki są. Super. To dla mnie. Bardzo dziękuję. Tak więc ja mam na imię Łukasz i testuję burgera. Zjedliśmy, było jak zawsze już tutaj pysznie. Słuchajcie, dlaczego tak naprawdę w ogóle polecamy to miejsce? Bo powiedzmy sobie to otwarcie i szczerze, nic z tego nie mamy, nikt nam za to nie płaci, robimy to sami z siebie, tylko i wyłącznie dlatego, że podczas nagrywania ostatniego odcinka w Powidzu spotkaliśmy tych dwóch facetów i przyznam szczerze, że to co robią jest po prostu niezwykłe, z ogromną pasją i zaangażowaniem. Będąc w tych lokalach naprawdę można poczuć się jak w Stanach, co zresztą widzieliście, więc ze szczerego serca polecam. Dobrze. I co? I wyszło? Nagle zaczął telefon walić. Nie, nie, to nie zauważono było. No. Słuchajcie, co zjecie, kochani, w ogóle? Mam nadzieję... O, ja to muszę wytypować. Tak? A to nie? Nie, nie, no to super. Bo ja namawiam o nas skrzydełka już wszystkich, bo w Powidzu grywaliśmy tych buffalo z honey mustard. Mamy. Kurde.